Cześć, jestem Łukasz, witam na kanale IT Hardware, a dzisiaj przyjrzymy się najnowszemu produktowi od Silentium PC, czyli Navis F240. Zapraszam. Tak, wiem, wy też pewnie spodziewaliście się Grandisa 5, niestety mamy IO, czyli Navis F240, jest to układ, który stoi dokładnie za mną. 240 mm chłodnica, mamy trochę gęściej upakowane finy, na cal ja ich naliczyłem 22, czyli nieco więcej, do tego mamy fluktusy 120 PWM, tak naprawdę są to wentylatory już przetestowane w boju, to zobaczycie zaraz na unboxingu. Na który oczywiście zapraszam. Zobaczmy zatem, jak wygląda opakowanie. Opakowanie jest takie dość typowe dla Silentium PC, a więc widzimy tutaj biel, czerń oraz taki niebieskawo-fioletowy kolor. Przedmiotem dzisiejszego unboxingu jest oczywiście najnowszy Navis F240, czyli chłodnica 240 mm, bez podświetlania RGB, z tego co widać, czyli taka najbardziej podstawowa konstrukcja. A co jeszcze mamy, jakie informacje na opakowaniu? Oczywiście wymiary bloku 58 mm, cała długość radiatora 275 mm i grubość razem z wentylatorem 54 mm. Oczywiście wentylator, który tutaj zastosowano, to jest oczywiście nasz słynny Fluktus. Zobaczmy sobie, co nam oferuje pod kątem specyfikacji. Przede wszystkim wentylatory sterowane sygnałem PWM, łożysko FDB, 100 000 godzin żywotności, czteropinowe złącze, tak jak mówiłem, sterowanie sygnałem PWM, zakres obrotów od 300 do 1800 obrotów na minutę. Oczywiście fluktus, czyli jest to wysokie ciśnienie statyczne, więc tutaj możemy się spodziewać naprawdę bardzo fajnych rezultatów pod kątem wydajności, jak i kultury pracy. Pompa jest również sterowana sygnałem PWM i zakres obrotów jest od 1600 do 2600 obrotów. To oczywiście dobrze świadczy, tutaj można się spodziewać, że ta pompka nie będzie głośna, jeżeli wszystko będzie pracowało, że tak powiem, w spoczynku, czyli te obroty gdzieś będą minimalne. Ok, otwórzmy sobie zatem nasze opakowanie, zobaczmy, co my tam mamy w środeczku. Opakowanie otwiera się nieco niestandardowo, to nie to, co u innych producentów możemy zaobserwować. Już wyciągamy. Jeszcze gąbeczka. Jeszcze gąbeczka. Proszę bardzo. Gąbusia na bok. Ja wam wezmę może tą stronę, żebyście dobrze widzieli. I teraz powiem wam tak, po pierwsze papierologia, system montażowy. Zacznijmy sobie od tego systemu montażowego, zanim przejdziemy do głównego. Już wam powiem jedną fajną rzecz, która mi się podoba, czyli backplate. Backplate jest taki, jak widzieliśmy w Fortisie, czyli stalowy, solidny, już z nagwintowanymi otworami, czyli będzie to dobre połączenie. Kołki dystansujące, zobaczcie, też z taką plastikową tulejką, która nam pomoże je dobrze przykręcić do płyty głównej. Oczywiście jest też miejsce na kluczek, gdybyśmy chcieli dokręcić bądź poluzować śrubę przy demontażu. Przeduszka czteropinowa PWM, pasta termoprzewodząca PT3, czyli jak mamy tubeczkę pasty, to wiemy, że pasta nie jest preaplikowana na stopę, co według mnie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście zestaw wszystkich śrubek, wspomniany kluczyk i wszystkie śrubeczki, które są, które. Oczywiście wszystko jest opisane w instrukcji. Także system montażowy wygląda bardzo solidnie, co mi się oczywiście podoba.
Dobrze, zamykamy i sprawdzamy dalej. Czyli wyciągamy naszego potworka. Ok, i sobie poanalizujemy teraz, co my tutaj mamy. Przede wszystkim, zobaczcie, i to już jest dobry aspekt. Wentylatory są od razu zamontowane na chłodnicy. Jest też tutaj nawet chyba filport, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie widać tutaj w tym miejscu. Jest zaślepiony i tu jest plomba gwarancyjna. Ale wracając do wentylatorów. To cieszy, że one są już przykręcone. Nie musimy się bawić z ich przykręcaniem na radiatorze. W zasadzie to jest ta czynność, która najbardziej mnie irytuje. Tutaj jest to już zrobione. Już właśnie też widzę, po co nam była ta przeduszka. Ta przeduszka jest do wentylatorów. Zobaczcie. To też jest ciekawe. Widzę, że producent uczy się od najlepszych. Mam tutaj na myśli IO Arctica. Arctic też ma już tak ładnie przeprowadzone okablowanie. Dzięki temu nie mamy żadnej zbędnej kabelkologii. Zobaczcie, podłączamy jeden kabelek do wentylatora. Dziękuję. To się nam chowa ładnie pod obudową przy tacce płyty głównej. Bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo mi się to podoba. Jak najbardziej jestem na tak. Więc bardzo dobre posunięcie i dobrze, że SPC, że tak powiem kolokwialnie, odgapiło od Arctica. Natomiast jak widać, jest to bardzo dobry ruch. Węże są w grubym oplocie, gruby wąż, czyli na pewno ten upływ cieczy, odparowanie cieczy będzie tutaj zminimalizowane, aczkolwiek jest dość elastyczny. Tutaj mamy takie sprężyny, zobaczcie sobie, żeby to ładnie zakończyć, żeby ten oplot nam się nie szczępił. Przy bloku wodnym, zobaczcie, mamy przeguby, także ten wąż nam się delikatnie będzie ruszał, delikatnie pracował. Jak już jesteśmy przy bloku, zobaczcie, mamy tutaj dwa kable. Jeden jest wtyczka czteropinowa, ale biegną do niego dwa kable. Jeden to jest sygnał szczytujący obroty do płyty głównej, drugi sterowanie sygnałem PWM. Natomiast samo zasilanie, zobaczcie, idzie nam z linii 12 V kablem SATA. Stopa wodna, tak zwana zimna płyta. Zobaczmy sobie. No nie jest to coś wypolerowanego. Na pewno mogłoby to być lepiej wykonane. Aczkolwiek nie jest to najgorsze. Od razu widzę, że to jest taki stożek na środeczku. Czyli widzę, że będzie ten taki punkt, który nam będzie dociskał środek procesora. Oczywiście dla procesorów Intela jest to dobrym rozwiązaniem, żeby IHS był dociskany środkiem do krzemu i żeby ta pasta nam się rozprowadzała ładnie na boki, a nie robiła nam się tutaj taka poduszka powierzchowna na środku. Także to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie. Dobrze, zobaczmy sobie sam top bloku. Jak widać, mamy tutaj szczotkowane aluminium. Natomiast samo logo jest takim lekkim, bardziej pełnym czarnym kolorze. Czyli małość to wyróżnia. Top jest bardzo stonowany, niektórzy właśnie lubią, szukają właśnie takich układów chłodzenia, które się nie świecą, które nie błyszczą się jak nie powiem co. Także jest to też fajna alternatywa, z tego co wiem będzie też wersja ARGB, więc na pewno wszyscy będą tutaj zaspokojeni. Jak dla mnie to logo mógł być troszkę jaśniejsze, bardziej trochę wyróżniało przez szybę, natomiast wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jakość plastików też jest ok. Sam ten koszyk mocujący, zobaczcie, że jest zintegrowany. Nie mamy już tutaj przykręcania żadnych dodatkowych blach. Także myślę, że będzie to wszystko bardzo łatwo się montowało i że docisk będzie dobry. Zobaczmy sobie jeszcze na sam radiator, ponieważ jak widzicie, radiator nie jest taki dość standardowy. Ma on nieco więcej finów i tak zwany ten współczynnik FPI, czyli finów na cal, jest tutaj nieco więcej. Naliczyłem tutaj 22. Zobaczcie, na submiarce mam tutaj ustawiony 1 cal. 1 cal i w tym calu naliczyłem 22 blaszki.
Także chłodnica jest nieco gęściejsza. Do tego zostały dobrane, jak widzicie, fluktusy, które lubią gęściejsze radiatory, z którymi sobie lepiej radzą i potrafią z nich wycisnąć dużo więcej. Jak zobaczycie tutaj na tej chłodnicy, nie ma tutaj żadnych uszkodzeń, nie ma tutaj żadnych poważnych zagięć, jeżeli chodzi o finy, wszystko zostało ładnie, dobrze wykonane. Chłodnica też jest nieco inna niż to widzieliśmy w nawisach na pierwszej serii, ona jest bardziej kanciata, według mnie wygląda dużo ładniej. Tak więc, no cóż, przejdźmy sobie do małego podsumowanka. Jak widzieliśmy, AIO wygląda naprawdę bardzo solidnie. Przede wszystkim widać tutaj wzorowanie się na innych producentach, tak wspomniałem, Arcticu. Wentylatory mamy od razu zamontowane, przykręcone do radiatora, co oczywiście jest bardzo dużym plusem, bo wyciągając to AIO naprawdę nie musimy się już bawić w tych śrubeczkach i to kręcić, tylko od razu możemy montować w komputerze. Druga sprawa, zobaczcie, na wzór Arctica mamy tak samo przeplecione okablowanie od wentylatorów. Podpinamy tylko jeden kabelek do płyty głównej. Oczywiście od wentylatorów zostają nam jeszcze dwa od blokopompki. Blokopompka szczotkowana aluminium, bardzo ładnie, gustownie to wygląda, bardziej mi przypomina Silent Loopy od Silentium PC, ale to chyba dobrze, bo te układy chłodzenia naprawdę ładnie, gustownie wyglądają. Zakres pracy blokopompki to 1600 do 2600 obrotów na minutę, także pompka powinna nam zapewnić odpowiednią też kulturę pracy, ale i wydajność. Sam układ chłodzenia wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie, no zobaczymy zaraz, jak to będzie w testach. Gratisowo dostaniecie na sam koniec materiału kilka wykresów z testów, cały test oczywiście na portalu IT Hub, do którego serdecznie zapraszam, link oczywiście w opisie pod filmem. Słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj, jeżeli materiał się podobał, łapa w górę, subik, dzwoneczek, zapraszam również na mój kanał Sierantech, tam też znajdziecie kilka ciekawych materiałów, oczywiście będą też dochodziły następne. To co? Na razie. Cześć.